אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, Czytamy תורון pracę Bala 787, Sulama, את ההקדמה Stonisa, לתלמודי סר הספירות, wstęp do 10, אפשר לשאול שאלות במהלך השיעור באתר 89 קבלה לעם, punkt. כעמוד הסיום, Pytania można zadawać na kaptywie. Wybrane pytania będą zadawane w czasie lekcji. Tak, do tej pory mówiliśmy o tym, jak człowiek przechodzi przez etapy i jak się podnosi po czterech stopniach miłości, zależnej, niezależnej i na końcu przychodzi do stanu, gdzie jest w stanie, może już wypełnił wszystko, jak może się dowiedzieć o tym i wtedy istnieje pierwsze błogosławieństwo, które nazywa się światem, który zobaczysz w ciągu swojego życia, to znaczy twój świat, tą całą realność. Wszystko to powinieneś otworzyć, odkryć w swoim życiu. Co to znaczy w twoim życiu? Tego nie wiemy. Jak możemy zobaczyć świat? Jak pisze, jak pyta Bala Sulam, jak można zobaczyć świat, jakimi oczyma? Materialnymi oczami? Czy te materialne życie? Co to za świat? Że idzie o moim świecie, o duchowym świecie? Jeżeli to moje świat, to i tak się z nim znajduje. Jeżeli mówimy o świecie duchowym, to w jaki sposób, jakimi oczyma widzę swoimi? Potrzebuję oczy duchowne po to, żeby zobaczyć duchowny świat. Tak, o tym tutaj w tym rozdziale mówi. Ale to przekazanie, to pierwsze przekazanie, jakie siły trzeba, jaki wysiłek trzeba dołożyć do tego, żeby otworzyć świat w naszym życiu. To jest nasz świat. To jest to, co jest powiedziane, że świat swój zobaczysz w tym życiu. Ostatnie fragment przed 79 punktu, cię zmysł tego, stąd zrozumiesz, co męcy powiedzieli, że błogosławieństwo, że świat zobaczysz swój w czasie życia i człowiek nie jest dostojny do tego, nawet na stopniu nieprawdziwego człowieka. Dojść do pierwszego duchownego poziomu, a później jeszcze przedłużać. Świat twój zobaczysz w czasie życia. To jest wejście. To jest udostępnienie wejścia do duchownego świata, kiedy zaczynasz widzieć światło. Kiedy widzisz, kiedy świat swój zobaczysz w ciągu życia swego. Gdzie? Tu jest w 76 punktem. No będziemy przedłużać. To jest 79 punkt. 79 punkt. Jednak trzeba zrozumieć następującą rzecz. Jeżeli człowiek rzeczywiście wie o sobie to, że wypełnił całą Torę i cały świat się z nim zgadza, dlaczego teraz mu tego brakuje? Dlatego jest doprowadzony do i kieruje się do tego, żeby liczyć siebie jako grzesznikiem. I jest grzesznikiem dlatego, że brakuje mu tego cudownego stopnia przejrzenia Tory, żeby zobaczyć swój świat w czasie życia. Wszystko to jeszcze zostaje pytanie. 80 punkt. Jednak już było wyjaśnione cztery sposoby, jak ludzie mogą dojść do odczucia Stwórcy sobą. A dwa są ukryte i dwa są w odkryciu. I było wyjaśniony sens od stworzenia, które ma intencję dodać ludzi to, żeby mogli dołożyć wysiłku i pracować dla Stwórcy w Torze i w przykazaniach drogą wyboru. Jeżeli by nie było wyboru, to byśmy nie byli w stanie, nie byliśmy tak jak ludzie niezależni przeciwko Stwórcy. Ten punkt w sercu, który otrzymaliśmy, który odróżnia się od naszego pragnienia otrzymywać, został by tylko punktem. Nie byłoby ani odczucia, ani zrozumienia, ani by nie było parcufa, duszy, to się nazywa. To, co otrzymujemy, w czym otrzymujemy odczucie naszego istnienia. Z jednej strony. Z drugiej strony powinniśmy zrozumieć, dlaczego na tyle istotne jest to sprawdzanie i ta potrzeba. Świat zobaczy swój w ciągu swojego życia. To bardzo istotne. Pamiętacie, co pisał o jerozolimskich kabalistach i o tym, w jaki sposób się odnoszą do nauki kabały. Jeżeli człowiek nie kieruje się
do duchowności, do duchownego czucia. To nie nazywa się to, że on wypełnił jedno przekazanie, dlatego że wszystkie przekazania to jest naprawa pragnienia otrzymywać. W naszych 613 pragnieniach, w każdym pragnieniu z tych, w czasie jego naprawy, odczuwam nowy świat. I dlatego to jest założenie, zobaczyć świat, to jest znak tego, że podnosisz się poprawną drogą. Proszę. Osiemdziesiąty punkt. I wtedy rośnie w oczach Stwórcy zadowolenie. Jeżeli otwiera swój świat, zadowolenie od z pracy ludzi w przykazaniu i w to, że nie, zadowolenie od wyższych aniołów, którzy nie mają wyboru, którzy są zobowiązani do tego, żeby przeprowadzać swoją misję. Tak, dlatego że otwarcie wyższego świata przede wszystkim to idzie ze strony góry i ze strony Chesed, zmusza, podpycha człowieka, żeby zbudował naczynie. Cała nasza praca odnośnie otwarcia i zamknięcia, to co powinniśmy otworzyć tym przez zakrycie powinniśmy otworzyć nasz świat. I dlatego po to, żeby otworzyć w ukryciu, powinniśmy zbudować nasze kli. Żeby te kli znajdując się w odniesieniu do ego, gdzie byłoby ukryte, a w odniesieniu do światła byłoby otwarte. Tak, żeby pragnienie darowania było nad pragnieniem otrzymywać. I wtedy nastąpi otwarcie, tak jak czarne nad białym. Tutaj odkrywa się białe w odniesieniu do czarnego. 81 punkt. No nie patrząc na wszystko, na całą chwałę, która była wprowadzona na ukrycie, nie liczy się całkowita tym, tylko przejściowym stanem. Dlatego stąd dostojny człowiek jest tego, co oczekiwał, tej całkowitości. Inaczej mówiąc, człowiek jest dostojny do swojej nagrody za przykazania, dla to, że działał dobrze w Torze i w swoich działaniach, kiedy działuje według swojego własnego wyboru. Dlatego wtedy otrzymuje te cierpienia, odbiera je jako środek wiary w Stwórcy, a wszelkiego rodzaju nagrodzenie otrzymuje przez te cierpienia, które odnosi w czasie wypełniania przykazań i tory. Widzimy, szanujemy Chisaron, tą potrzebę, uważamy ukrycie ego, złego początku, dlatego, że są pomocą z drugiej strony. Nie wolno go niszczyć, a wręcz odwrotnie, trzeba zbudować nad nim inną formę, pokryć nieistotne, to jaka to będzie forma. To jest forma nasza duszy i ona jest z odwrotnej strony. Dlatego się mówi odwrotna pomoc. Tylko można pokryć. Tak. Jak staramy się w odwrotnej formie istniejącej. I to wszystko, dlaczego uważamy zły początek, faraon, to jest wielki. Faraon jest istotny, ważny i kochamy go. Kto się pojawia bohaterem wszystkich bohaterów? Ten, co zamienia wroga w przyjaciela i wtedy może używać go poprawnie. I dobrze. Po prostu oddalony jest od nas. I dlatego praca człowieka zajmuje wiele lat do momentu, kiedy człowiek jest godny do tego, żeby wyjść ze złego początku, kiedy on się zastanawia, kim jest, co robi, cały czas się męczy.
powinien przewrócić, wywrócić siebie, powinien zmienić wszystkie swoje kierunki, pragnienia, wręcz odwrotnie. Jak najszybciej powinien przyjąć poprawne podejście do złego początku, do wszystkich swoich właściwości, które są złe, które używał wcześniej tak szorstko. Wszelkiego rodzaju. To przypomina człowiekowi wszystko, całe zło, które wykonał w swoim życiu. I odnoszenie się do tego powinno być w formie naprawy. Naprawy z odwrotnej strony. I trzeba bawać światła wracającego do źródła. Tak jak w jaki sposób on jeszcze może siebie naprawić. Tylko takie może być poprawne podejście. Jeżeli człowiek po prostu tak sobie siedzi, to jest głupiec, siedzi, złożył ręce i nic nie robi, pożera sam siebie. To tylko odpycha. Jeżeli przypomina sobie wszystko to, co złego zrobił i to wszystko jest od Stwórca, przecież Stwórca zrobił zły początek, to co mówimy. I teraz Stwórca przypomina mu o tym wszystkim. To jest po to, żeby był w stanie poprawnie się odnieść do tego i zmienić stosunek do tego. W księdze Zohar jest napisane w ten sposób, że zły początek jest dany dla każdego człowieka po to, żeby opanował go i podniął się nad nim, a cała całkowitość przychodzi od złego początku, jeżeli będzie władcą nad nim całym sercem. Złym początkiem i dobrym początkiem. Kto jest dostojny tego, to wtedy zły początek jest i zły początek nie daje mu trudności. Wtedy zły początek jest osłem. To tak jak Abraham będzie panował nad tym osłem, dlatego że są dostojni już do tego, żeby prowadzić osła i siedzieć na nim. Mam bardzo dużo właściwości, których nie lubię i bardzo ciężko mi żyć z nimi. Ja ich nie chcę. Możesz powiedzieć inaczej. Wszystko, co jest we mnie, ja tego nie lubię i męczę się z tego powodu i myślę, jak się zbawić od tego. I teraz widzę, że nie należy się zbawiać, tylko przekręcić, znaczy wywrócić się na drugą stronę. Jak to wyobrazić sobie? No to trzeba zmienić. To światło ci powinno zaświecić i wytłumaczyć. Tak na zewnątrz tego się nie da. To nie po prostu, że ja chciałem kogoś pobić i teraz i obić go i... Nie. To jest wewnątrz. To jest wewnętrzne wyrażenie. Jak wewnątrz mnie powinno się zmienić, żebym czuł w inny sposób. Konkretnie odwrotne uczucia i odwrotne w stosunku do poprzednich. To jest bardzo ciekawe. No, po prostu na przykład powiem, że ja zaczynam się rozdrażniać, później zaczynam się gniewać na siebie, że się denerwuję. Będziesz się denerwował, rozdrażniał, tylko na inne rzeczy. Same po sobie to rozdrażenie, ten złość, to nie jest zła właściwość. A co może być lepiej dla mnie, jak mam, póki ty powiesz, że ja rozumiem, ja reaguję, to już parę minut przejdzie. A póki tego nie cierpisz, tego nie jesteś w stanie tego przyjąć, to widzisz, że są tacy ludzie i inni ludzie. Rzecz jest w tym, że światło świeci i dla każdego daje precyzyjną własną linię. Ty nie możesz naprawić tego, co tobie się wydaje, że jest zło i to, co tobie się wydaje, że jest dobre. To sprawdzasz to w swoim egoizmie. Kto teraz jest sędzią? Kto przeprowadza, daje ci wyjaśnienie? Ty, twój egoizm sam. No to jak możesz powiedzieć, że coś chcesz zamienić? Co chcesz zamieniać? Sądzisz, że ze swoim egoizmem co trzeba zmieniać. I dlatego tylko światło, które przychodzi, może pokazać ci, że właśnie to,
To jest dobrze, a to nie. I tylko teraz rozumiesz, co teraz czytać, czego chcesz. On wszystko jedno zostawia ci środek, średnią ten tiferet, ta waga. To jest, ten człowiek zawsze powinien widzieć siebie na połowę w zasługach i w połowie w obowiązkach. Ty powinieneś przyjąć, która to jest połowa, 50 na 50. Ty powinieneś podjąć decyzję, że znajdujesz się w konkretnej stanie i nie możesz się ruszyć. Jeszcze będziemy się na ten temat uczyć. No ale po prostu to, że znajdujesz się w stanie otoczony w tym, przez ten egoizm i masz postanowić, że co jest dobrze, a co jest źle, to upodobniasz się do tych wszystkich innych mądrali, którzy mówią ci od rana do nocy i dają ci rady. Wszelkiego rodzaju, czy zadzają cię, czy cię straszą, niosą swoje wychowanie i to wszystko oparte na strachu. No po prostu na strachu. Dlatego, że nie mają oprócz tego nic więcej. Wszyscy egoiści są... Są i okrążają ich tacy sami ludzie. I trzymają ich strachem samym w sobie. Nie bierzemy niczego oprócz światła, który wraca do źródła. Tylko to potrzebujemy. Jesteśmy w pragnieniu otrzymywać. To, gdzie ty weźmiesz rozum, odczucia? Jak możesz przyjąć poprawną decyzję? Skąd weźmiesz siłę? Tylko ze strachu. No to od strachu to uciekają. Ty widzisz, jakie zetknięcie jest tutaj, zepchnięcie w narodzie, jaka jest nienawiść, jaki brak związku. Powinniśmy przedłużać ten rozdział. 82 punkt. I dlatego każdy człowiek jest zobowiązany przejść przez ten przejściowy okres, kiedy określa jawnego kierunku, to znaczy otwarcie twarzy, przede wszystkim, że będzie dostojny tego, żeby otworzyć twarz i on na razie widzi odwrotną stronę, nie będzie w stanie chociaż raz tego naruszyć, złamać. I mało tego, że w jego siłach nie ma tego, żeby był w stanie wypełnić tego, dlatego że miłość nie przychodzi przez siłę. Dlatego w 612 przykazaniach nie jest całkowity i nawet zło, którego dotyka. I na tym polega sekret tego, że Tora to jest 611, a cała gematria pokazuje na odwrotną stronę. Innymi słowami, nawet 16, 12 przykazań człowiek nie jest w stanie wypełnić tak, jak trzeba i to jest powiedziane, że wiecznie będziesz dyskutował, czy to jest 612. I dlatego my, jeszcze znajdując się w ukryciu, w pragnieniu otrzymywać i chcąc się podnosić, nie w formie światło zobaczysz w ciągu życia swojego, nie zgodnie z frazą, że dusza człowieka uczy go, tylko zgodnie z rekomendacją i wypełniając te rady w ciemności, przychodzimy do światła i wtedy zaczynamy rozumieć, w jaki sposób mamy się podnosić. Ale do otwarcia twarzy, do poznania kierunku, oczywiście, że nie jesteśmy w stanie poprawnie podjąć decyzji. Tak. Dał nam Pan tutaj radę, żeby zrobić listę od braku chisaronu do pełnego. No powiedzmy 20 działań różnego rodzaju. Może każdy powinien to zrobić sam dla siebie, czy mamy to zrobić wszyscy razem. Spróbujcie razem, to przede wszystkim jest najlepiej. No, razem zawsze jest lepiej. Razem zawsze przynosi błogosławieństwo, także spróbujcie. Zacznijcie pracować.
zbierać, nie wiem w jaki sposób, nie wiem, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał, nie wiem. No, może każdy na początku niech postara się sam zacząć jeszcze za kilka dni napisać coś, jak my zaczynamy od zera, z pełnego braku zrozumienia, braku odczucia, najgorszego stanu, najgorszy nazywa się oderwany, dlatego że nie masz się za co złapać. Jeżeli znajdujesz się w minusie i jakimś tam anty, to już jest lepiej, dlatego że masz jakieś odpychające coś, jesteś bliżej do tego miejsca rozłamania, jesteś za, to oczywiście, że to też może nie być dobrze, że czegoś ci może brakować. A jeżeli masz wszystko i jest wszystko dobrze, to znaczy powinieneś być za potrzebą w pisaronie. Dlatego koniecznie jest wyjaśnienie. Trzeba przyjść do jakiegoś przyczyny i działania. Żebym cały czas wchodził w grupę, w naukę, w to, żeby usłyszeć u przyjaciół, razem z przyjaciółmi, być w rozprzestrzenianiu, żebyśmy razem wszyscy doszli, żebyśmy przyjęli razem to otwarcie i świat swój zobaczyć w ciągu życia swojego. To wszystko powinno się spełnić i to powinno na nas wpływać. Następne, 83 punkt. Pierwszy stopień otwarcia twarzy przedstawia się jako bardzo w jasny sposób. To jest kierunek, który jest według nagrody i kary. Przychodzi to do człowieka w formie zbawienia od Stwórcy, jako cudowne takie dostanie, otrzymuje przejrzenie, patrzy na Torę i wzmaga swój wysiłek do źródła. I w każdym przykazaniu Tory, którą wypełnia dzięki swojemu wysiłkowi. Człowiek jest dostojny do tego, żeby zobaczyć swoją przyszłość i teraz jeszcze zobaczy tą wielką stratę, która była mu dana, gdyby tego nie zrobił. To znaczy, że wygrasz. To nie jest jakieś tam działanie konkretne jakieś, tylko to się odnosi, przyłożyłeś wysiłek i znalazłeś, ale to przychodzi dopiero po wysiłku, a wysiłek powinien trwać do samego końca. Wysiłek to nie jest to, że idź i zapłać do kasy i tutaj dostaniesz. Ale płacisz, wypełniasz wysiłek i przychodzisz do poprawnej potrzeby Chisaronu i razem z tym poprawnym Chisaronem odczuwasz otwarcie. To znaczy my pracujemy nad Chisaronem, nad potrzebą, tak żeby to się narysowało w nas w taki sposób, żeby było to upodobnione do światła. O tym już na temat tego to było poprzednie pytanie i dalej będziemy przedłużać, go wyjaśniać. Dlaczego on nazywa się przyłożył wysiłek i znalazł? To znaczy ja pracuję po to, żeby dojść do Chisaronu i w Chisaronie otwieram potrzebę. Dlatego, że Chisaron, który staram się otworzyć, on też nie czuje go jako poprawny Chisaron, który jest gotowy do napełnienia. Kieruje się w ciemności. Nie wiem, co to jest darowanie. No, co to jest darowanie? Nie mam pojęcia. Robię, co mogę, co w swoich siłach, co możesz robić, rób. I dlatego tak też powinniśmy widzieć siebie właśnie w ten sposób. My chcemy, potrzebujemy, krzyczymy. Pragniemy. Nie przychodzi. Przychodzi. Nie chce dać, to da. Główne jest to, żeby nie zaspać. I na ile jest to możliwe, coraz bardziej wnosić i rozum, i uczucia. Na pewno to się stanie, ale to podniesienie. A od razu mówi z góry, że podniesienie się przechodzi w czasie ciemności i w miarę podnoszenia się jest coraz więcej cierpienia i zaplątania i braku zrozumienia. Trzeba być przygotowanym do tego. Nie idziemy na święto, idziemy pracować z bardzo silnym wewnętrznym pragnieniem, tak jak konkretnie w ataku. Nie muszę z sobą niczego, oprócz tego, żebym się przygotował, żeby te 3 dni przetrzymać
w takim właśnie stanie, że ja myślę tylko o zjednoczeniu i w jaki sposób za pomocą tego zjednoczenia możemy dojść do właściwości darowania, żeby ten nacisk był tak wielki, żebyśmy otworzyli wyższe światło i pod wpływem tego nacisku. Gdzie jesteśmy? 84 punkt. 84 punkt. I chociaż wynagrodzenie jeszcze nie przyszło do niego, tak jak nagroda za przykazania w tym świecie, mimo wszystko człowiekowi wystarczy tego jawnego i nieznikającego pragnienia, żeby wypełniać, odczuwać więcej napełnienia za pomocą wypełnienia każdego przykazania. To znaczy, że on czuje właściwość darowania, do którego chce dojść. I to go napełnia i daje mu możliwość pracować, chociaż wszystko to jeszcze to jest kilim darowania, w którym nie ma napełnienia, to jest bina, hasadim, hafet, hesed i dalej. Dlatego, że wszystko to, co było wcześniej, jest uzyskane. Weźmiemy przykład handlarza, który zarabia duże pieniądze przez długi czas. W jakimś wypadku, jeżeli jest przekonany na 100%, że będzie miał ten przybytek na czasie, to jego radość będzie w tym samym momencie. I to się nazywa świat swój zobaczysz, w ciągu życia swojego nie dostaniesz, ale zobaczysz. To jest właściwość darowania, to jest naczynie biny, hafet hesed. Nie ma braków niczego, chociaż niczego nie ma. Tylko musi zwiększać ten swój punkt. Tak jak my, powinniśmy pracować, pracować, pracować tylko po to, żeby przejść do otwarcia. Tak i wewnątrz otwarcie, klik, które nazywa się Havet Hesed, to już jest otwarcie. I powinniśmy pracować nad otwarciem kli, darowania, po to, żeby zacząć dochodzić do napełnienia. I napełnienie to już nazywa się właściwością miłości. Dalej. 85 punkt. I zrozumiano samo przez siebie, że taki jasny kierunek prowadzi człowieka do tego momentu, dalej będzie się zjednoczył z Torą i z przykazaniami, z całym sercem swoim, duszą swoją, starając się tak jakby uciekał od ognia. Chociaż jeszcze nie jest poprawnym człowiekiem, który jeszcze nie jest dostojny, żeby dojść do miłości, ale to ciasne zjednoczenie ze Storą i z dobrym działaniem pomaga człowiekowi stopniowo być dostojny do tego, do powrotu miłości. To znaczy drugi stopień otwarcia. I wtedy jest w stanie wypełniać wszystkie 613 przykazań pewności i jest pełnym, prawym człowiekiem. Wyjaśniał nam Pan, że powinniśmy korzystać z tej rady i za pomocą tych rad powinniśmy się kierować. I w ostatnimi czasy czuję, że często Pan mówi, no sami zdecydujcie, zróbcie sobie tam tą listę i sami zadecydujcie. Jeżeli nie będziesz rozwijał Hisaronu, to jak można przyjąć tego? Nie można go przyjąć z zewnątrz. Z zewnątrz to można cię podepchnąć, można coś tam naprawić. No ale nie można objąć tego kli dzięki czemuś tam. No jakie, obojętnie jaką decyzję byśmy nie podjęli, powiedzmy ja, to będzie z mojego egoistycznego kilim, to nie będzie dobrze. To jaki jest z tego pożytek, że ja będę się mylił i nie zrobię nic dobrego? No ale bez błędu nic się nie nauczysz. Nie należy, musisz łamać, rozbijać te swoje zabawki po to, żebyś się czegoś nauczył. To zrozumiane. Powinienem błądzić i się mylić. Tak, próbować. No co mówimy? Przyłożył wysiłek, pracował.
Chcę zapytać jeszcze na temat kongresu. Nie chcę, żeby w czasie kongresu, żebym się tam... Nie chcę się tam mylić. Chcę teraz po prostu... Ja chcę łamać i psuć do kongresu, a na kongresie chcę dojść do sukcesu. Jak powinniśmy działać wewnątrz? Jakie odczucia powinniśmy otrzymać tam, żebyśmy doszliśmy do żeby było to sukcesem? No to bardzo ciężko. Ciężko to powiedzieć. Ty powinieneś być cały czas w formie wyjaśniania, w pytaniach i odpowiedziach, cały czas w upadkach i wzlotach, ale tylko ty decydujesz, tylko za pomocą zjednoczenia z przyjaciółmi. I w taki sposób chcesz pokazać przykład dla wszystkich. Sukces to nie może być u jednego człowieka. Sukces jest w obowiązku takim, żeby to nastąpiło u wszystkich razem. To znaczy, ja martwię się tylko o to, o te ogólne kli. Nie o to, co ja czuję, co my czujemy. Nie to, że ja, mnie się to otwiera i ja się podnoszę nad czymś tam. My, cały czas my. W ogóle nie ma czegoś takiego jak ja, że ja chcę żyć wewnątrz. Zewnątrz, jak to powiedzieć, w tej zupie, w której się znajdujemy, w Rosole. Ja, to jest słowo, to jest takie odczucie, trzeba to zostawić w domu, nie ma ja. Nawet my, to też nie jest to, że jest kolekcja, zbiór jakiś tam, jakaś drużyna, czy komandosów. To też głupota. Takiego słowa nie ma. Dlatego, że odnosząc się do duchowności, my, to znaczy dusza, to mamy na myśli, co to znaczy. Nie ma ani mnie, ani ciebie, ani jego zjednoczonych razem. Ale jesteśmy zjednoczeni. To jest coś takiego, którego nie ma odnoszenia do tego tutaj, my, dzisiaj. To jest coś zupełnie nowego. Nowy stwór, który teraz się tworzy, który się teraz buduje. I to jest ta duchowa droga, którą chcemy, ta postawa, którą chcemy zbudować. Wcześniej tego nie było. Wcześniej istniało tylko rozbite Rashimo. Nie było tego wcześniej. I teraz, dzisiaj, staramy się zbudować naszym wysiłkiem wspólnym tą duszę ze świata Nikudim, kiedy wtedy chcieli jeszcze, no, tak jakby chcieli wtedy naprawić ją, ale ją rozbili z intencją dla nas. Eli? Zichen pytają, kogo ja atakuję? Jak ja mogę pomóc swoim przyjaciołom w tym ataku? Ja atakuję swój chłód, swoje lenistwo. Atakuję bilbul. Zaplątanie. Staram się cały czas być zamkniętym na poprawny obraz, to jesteśmy my. Jak człowiek z jednym sercem, znajdujący się w poręczeniu, w wzajemnym ustępowaniu, w wzajemnej gwarancji, w wzajemnym zjednoczeniu, że odkryło się ogólne, całkowite kli. I w tym ogólnym kli wszyscy są zbudowani z wszystkich włączonych w siebie. Czyli nie ma czegoś takiego odczucia, że ja jestem związany z czym. To znaczy my, trzeba się podnieść nad własnym odczuciem w jakieś takie ogólne odczucie, istniejące ponad nami, to, co powinniśmy zacząć odczuwać. Tak? Jakie poprawne
krzyk, jaki poprawny krzyk powinien się we mnie urodzić, jaki krzyk, jaki poprawny krzyk powinien zaistnieć na kongresie? Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że akurat nie jestem za krzykiem. To powinno być. To powinna być pieśń. To powinna być miłość, nadzieja, pieśń, pewność, która pokrywa wielki Hisaron. I powinno być i to, i drugie, i inne. Krzyk to. No dobrze, krzyk. To przed przejściem, oczywiście przez morze. Bywają takie otwarcia, ale nie myślę, że teraz to jest potrzebne. Ja myślę, że zjednoczenie między wszystkimi stanami, kiedy otwiera się dobro. Tylko dobro. W uduchowieniu, w podniesieniu. W żadnym wypadku nie ma mniejszej lewej linii. Znajdujemy się naprzeciwko światła, które powinno się otworzyć. I dlatego nie powinno być żadnej krytyki. Przedłużymy. 86 punkt. I teraz dla nas jest, wyjaśnia się pytanie z powodu plątwy, który doprowadza duszę przed jej wejściem do tego świata. Jeżeli cały świat mówi ci, że jesteś prawym człowiekiem, zostałeś w swoich oczach grzesznikiem. Pytaliśmy się, czy cały świat zgadza się z człowiekiem z tym, że on jest poprawny? Dlaczego on jest w obowiązku liczyć siebie jako grzesznik, nie wierząc całemu światu? A oprócz tego powinien przedłużać i wziąć pytanie, nawet jeżeli cały świat mówi, że co to znaczy, te świadectwo całego świata, co człowiek sam nie wie lepiej od całego świata? I wtedy trzeba sformułować w ten sposób, jeżeli sam wiesz, że ty jesteś prawym człowiekiem i tak dalej. I na końcu same najbardziej skomplikowane Gmara mówi, że w duszy człowieka, człowiek powinien, jest w obowiązku, żeby wiedzieć, czy jest pełnym prawym człowiekiem, czy nie. Jest obowiązek, żeby w tej realności zrozumieć, że nie jesteś pełnym poprawnym. Człowiek powinien sam się to poznać i studiować to. Jak doprowadzić duszę? Zawsze człowiek powinien zostawać w swoich oczach grzesznikiem. Jeżeli mędrcy nawet powiedzieli mu odwrotnie. To jest bardzo poważne pytanie. Wszyscy mówią, że ja jestem prawym człowiekiem. Wszyscy mówią, że jest to, że wspaniałą lekcję Pan tutaj dał. Ja jestem, tak się dobrze czuję. O tak. Jest po co pracować, jakoś tak, jakaś kompensacja, przyjmują Cię. Uczyliśmy się tego, że człowiek jako prawo chroni tych ludzi, którzy są mu potrzebne i daje im uderzenie. Akurat w oczach społeczeństwa poniża ich. Ale tutaj rzecz idzie o wewnętrznym odczuciu. Nie dotyczy to audytorium ludzi. Człowiek czuje siebie napełniającym się działaniem. Cały świat, to mamy na myśli człowiek jako mały świat. Czy jest zadowolony sam siebie? Widzi, że wszystko jest w porządku? Widzi, że wypełnia wszystko tak, jak to rozumie? On czuje się wspaniale. Co jeszcze od niego chcą? Ręka boska, że jedno, i drugie, i trzecie. Co jeszcze trzeba? Nie dają mu odczucia krytycznego podejścia.
złego odczucia. Dlaczego? Skąd to takie prawo przychodzi? Nawet jeżeli cały świat ci mówi, że jesteś prawym człowiekiem, w swoich oczach musisz być jako grzesznik. A skąd mam siłę na to wziąć, żeby wziąć i zepsuć się z siebie, zepsuć sobie życie, to co wszyscy tobie mówią i to co czuję, na podstawie czego człowiek może się przewrócić wszystko i poczuć to wszystko, że jest złe. No to powinno być jakieś wewnętrzne odnoszenie się, że nie jesteś w stanie, że nigdy nie jesteś, ale na razie tego nie ma. Jak zmusić człowieka do tego, żeby te pojęcie, to pytanie zrozumienia, że człowiek się dobrze odczuwa, że wszystko jest w porządku, wypełnia przykazania, wypełnia dobre działania, wszystko wypełnia, czy może pracuje nawet Gnei Baruch, no, ale ty czujesz, że wszystko jest dobrze, tak czy nie? Więcej niż to. Całe otoczenie mówi ci, że jesteś wielki i prawym człowiekiem. Wszyscy są prawymi ludźmi. My w odniesieniu do całego świata, a co to w ogóle świat? Co oni rozumieją? Jakieś tam pokrywają jakimś tam tą kulę ziemską. No nawet bez dumy, nawet czujesz, że człowiek wypełnia ważne działania, że jemu jest czym się tutaj usprawiedliwiać. Ja pracuję, ja się uczę, ja się podnoszę. Ja mówię tylko o naszych chłopakach na całym świecie. Wiem, jak działam, co. Może jeszcze nie bardzo konkretnie wiem, ale też napisane, że to nie trzeba, że to wszystko zaraz przyjdzie. Skąd? Jak dochodzimy do tej konieczności odczuć siebie jako grzesznik. Jeżeli wyższe światło nie podziała na nas, to w jaki sposób dojdziemy do tego? Tak? No. Szemat w 56 punkcie mówi się, że w czasie zajęcia Tory zobaczy prawdę, to znaczy w oddaleniu od duchowności, nie widzi na ile on jest niskim stworzeniem, że nie ma człowieka gorszego od niego na całej ziemi. No to jeszcze takie w założeniu. Ja znam wielu ludzi, którzy uważają, którzy są dumni z tego, że wszystko co robią, to są dumni z tego. No nie ma człowieka, który by tego nie robił. Nawet jeżeli jestem zły, to czasami bywa tak, że jakiś taki zaszczyk. Ale jako prawo czuję się normalnie, dobrze. Jak dojść do stanu, żeby poczuć siebie grzesznikiem, a oprócz tego trzeba jeszcze znajdować się w radości, a oprócz tego to trzeba być jeszcze w podniesieniu się duszy i tak dalej. Jeżeli będę się czuł grzesznikiem, to nie wiem. To znaczy, że to co upaść na podłogę i pełznąć w stronę cmentarza? Co to może być? Cały czas czuć siebie grzesznikiem. I to jeszcze odwrotnie do całego świata. To jest, jak oni mówią, że to jest to, także ten stan powinien być taki, to co to znaczy? To znaczy, z jakiegoś tam miejsca powinienem dojść. Powinienem dobrać się do tego, dojść do tego, do właściwości tego, żeby to wypełnić. Jeżeli cały świat ci mówi, że ty jesteś prawym człowiekiem, nie widzę, że cały świat mi mówi, że ja jestem prawym człowiekiem. A druga część tego zdania, ty powinieneś przyjść do tego, żeby widzieć siebie jako grzesznika. To jest ten stan, kiedy wyższe światło powinno zbudować, sformułować ten stan. Rozumiesz? Rozumiesz? To kim jesteś? Nie mów. Tak. Czy można prosić i uświadła, żeby pokazało mi, że egoist to jest mój wróg, że ja jestem grzesznikiem. Mówią mi, nie zwracaj się, nie proś lewej strony, ale jak widzisz prawą, to wszystko jest prawda, ale w taki sposób nie będziesz w stanie się podnosić. Jeżeli ja, tak jak siebie tutaj odczuwam siebie dobrze, powiedzmy, otwórz mi zło, powiem, to co, otworzą ci zło, czy nie?
Nie wiesz. Nie otworzą ci zła. Ja wiem, ja ci to mówię. Nie otworzą ci. Dlaczego nie otworzą? Dlatego, że nie masz kli do otwarcia zła. Żeby to przyjąć, te zła. Jeżeli ty chcesz, żeby ci otworzyli zło, rób dobro. Samo działanie, które chcesz przeprowadzić, tym dobrem, cały ten wysiłek sam w sobie przyniesie ci konieczność i możliwość otwarcia zła. My powinniśmy cały czas martwić się o odczucie, o zbudowanie kilim, żeby był kilim. Bez tego nie możemy nic odczuć. Jeżeli ja chcę dojść do następnego stopnia, powinienem coś włożyć w to. Następny stopień powinien otworzyć zło. Co to znaczy? Naprawić zło i się podnoszę nad złem. To znaczy, że podniosłem się na następny stopień, jasne. Ale w jaki sposób otwieram zło? Staraj się dojść do następnego stopnia teraz. Nie musisz się kierować w stronę zła. Nie ma przekazania takiego, żeby wejść pod wpływ pragnienia otrzymywać, czy się przewrócić. Otworzy się, ale otworzy się ze strony. To, że chcesz dojść do dobra, otworzy się z takiej strony, w takiej formie, że pojawi ci się w formie pomocy z odwrotnej strony. No nie to, że ja otwórz mi zło i teraz jak ci powie, że ty jesteś taki, taki, to nie będziesz w stanie wstać z miejsca, jak się dowiesz, jaki jesteś zły. Jeżeli przykładasz wysiłek, żeby otwierają ci, na ile ty nie chcesz tego darowania, otwiera ci się to za pomocą pomocy z odwrotnej strony. Pokazują ci, co trzeba naprawić, w jakim kierunku i to nie naprawisz. Coś bierzesz i zaczynasz naprawiać. Naprawiać to znaczy, że nad odczuciem, które ci się odkryło, przedłużasz. Przedłużasz potrzebować światło wracające do źródła i podnosić się do darowania, którą chciałeś wcześniej tą drogą, nawet bez otwarcia wcześniej. Podnoszę się do dobra, do darowania. Tutaj po drodze otwieram zło albo egoizm, ego. Przedłużam w tym kierunku, staram się przedłużać się w tym kierunku, w kierunku dobra i wtedy podnoszę się od darowania i razem z egoizmem, z tymi, razem z dwoma, podnoszę się do dobra. W taki sposób osiągam następny stopień, który w końcu, co to jest? To jest wewnątrz ego, na górze jest darowanie. To się nazywa następny stopień. Cały czas w jednym kierunku. Nie chcę otwierać zła. Ja chcę odkryć dobro. A po co mi jest potrzebne zło? To jest klipa, to jest skorupa. O czym ty mówisz? Jeżeli chcemy otworzyć zło, to się pojawia jako skorupa, to jako przeszkoda, która cię w tej chwili... Nie wiem, co tutaj zrobić. Tyle rąk. No, dobra, dawaj. Mam nadzieję, że zmniejszymy was dzisiaj. Jest związek między tym sukcesem wyjścia na pustynię i tym przekazywaniem dla 99%. Tak, jak będziemy silni, to będziemy wiedzieć, jak żeby wszyscy nasi przyjaciele się uczyli na całym świecie. Wszyscy powinni być nauczycielami, być wychowawcami. Wszyscy powinni przejść przez kursy podniesienia kwalifikacji, przygotować się do tego, żeby była możliwość do tego, żeby wyjść do szerokiej audytorium na całym świecie. I po drodze na pustynię powinniśmy też myśleć o tym, żebyśmy mieli kilim i pracować z całym światem. Dla mnie to jest paradoks, gdzie się znajdujemy. Z jednej strony nie znajdujemy naszego chisorum. Jak możemy wyjść do 99%, które znajdują się w podwójnym ukryciu i nie wiedzą o tym? I w ogóle nie powinniśmy rozprzestrzeniać to, czego oni nie mają żadnego pragnienia do tego. Ty powinieneś przejść przez te kursy i wtedy ty zrozumiesz, co trzeba rozprzestrzeniać.
No ale nie mają do tego chisaronu żadnego. Żadnego pragnienia nie mają do tego. Nie wiedzą, nie odczują Stwórcy, a nie wiedzą o istnieniu Stwórcy, czy o naszym istnieniu w ogóle. Oni mają coś, czego, co im brakuje? Nie mają braku w niczym. Nic im brakuje? Czyli co, poprosimy związki zawodowe? Ja tobie mówię poważnie. Dlaczego ty? Dlaczego chcecie tutaj strajk robić? Co, mówicie, że czegoś wam brakuje? Co, wiecie, jak obudzić Hisaron? No dobrze, no to zacznijcie pracować u nas. I na tym właśnie skończymy. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love, it's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. Spiritual warriors racing toward the goal. If all we are is alone here, then what are we human for? And what are we doing banging on knuckles on a wide open door? We are one village, that's how we used to be. We are